zęby smoka. W Stryszowie. Jakby pan coś opowiedział właśnie historię o tym miejscu. No właśnie, jak to było. Tak, jak tu było. Niemcy. Była kolejka. Mieli dowozili kolejka, to była. Materiały budowlane tędy. No, ten dom ustawiony. Dojeżdżały. Do domu przyjdzie pan, może jeszcze sfotografować na torach tam. To będzie chodnik. Tam dalej. No. I szosa i potem tam. I zapora. I tu jakieś czołgi jechały, nasze rosyjskie? Chodzi mi napierała armia? Rosyjska armia napierała tutaj na te zapory? Tak. Czyli... No, były. I oni... Były. Oni się... Oni... Pracowali tam w sali betonowej. Dały radę ochronić te czołgami, te zapory? No, mieli takich jeszcze ludzi, co im pomagali. Zresztą ta firma była... Niemiecka firma? No, takiego jak woda przyniosła. Ona przelatywała tędy, tu zastawiła. Tak, blokada. Bo ona normalnie to chodziła tędy, tu był środek, na te rzeki. No, czyli cały fundament praktycznie jest w ziemi. Największej tego to jest w ziemi. Czy pan to widział, jak to było budowane? Proszę? Pan widział, jak to było budowane? Czy jako... Pamięta pan no, jeszcze? Byłem. Jaką... Małym chłopakiem był, to był już ten miot. Jak oni to mieli robić, to my się kąpali. Jak ryli te okopy były z tamtej strony. Aha, czyli... Na tej górze to tu nie jest obszerwowo. Jak się... Na koniu jeździł. Jak się buduje? Co no, się robi? Obszerwowo nie jeździ. Czy nad tym był niemiecki, a budowali tutejszymi ludźmi, tak? No, był nadzór, Niemcy mieli nadzór, a to ludzie pewnie Ślązacy takie już byli do tego, no, dialisty, drutów, co to były rozmaite, wieni, bo roboty z tym. Tak, no zbrojenie, przecież to jest całe zazbrojone, bo... Była woda, to ta leciała normalnie dalej. No bo teraz jest rzeka prosto. Tak. Że... A to się odbiło, bo zastawiło tymi krzokami. No, że cały zablokowało się. No. Czyli taki fundament, jak tutaj jest, to praktycznie najpierw lali podstawę. Lali podstawę, ten beton. No, lali. Betony nie chodziło im, bo nie betony. A potem szły te zęby na to, na ten fundament. Czyli to jest tam jeszcze głęboko... Żeby to skuć, to je wiekuje. No, pod te to głęboko ryli, mieli takie, ale wykopali jeszcze. No, tu jest już krawędź tego. Tu dali taką ławicę. Ławicę, tak. Cała ławica gruba na ileś tam centymetrów. Tego nie rozbije, to już będzie. To już będzie po jakimś lasie. Tak, no to jest po drugie zabytek, to już nie można tego rozbijać. Nie raz woda. Tego nie można rozbijać. I teraz tu się zrobiło jeziorko, bo ona uciekła więcej tam, widzi pan? A takie druty. Tak. To wtedy stal gładka. Tam nie wyrwało, bo tam już może tak nie było dobrze robione, bo tu nie szła, bo to zrobili szeroko tu. Zrobili szerzej, no i to im porwało. No ale faktycznie zbrojenie jest piękne. Widzi pan, tu nie ma tego podłoża. Tak. Widzi pan, jak zrobiło? No. Nie ma fundamentu. Tak. Tego, tylko jest sama góra. To jest zabrała woda, tam porzucała. Sama góra została. No to faktycznie osłabiony beton tutaj był, przez to, że nie było fundamentu. A tam została ta... No widocznie się albo spieszyli. Widzi pan? Ten to spadł.
Tento spad, on był tu, ta była tam, chwycono stamten i to zleciało. No, potężne zbrojenie. No. Robota po prostu typowo taka, jak to mówią, niemiecka. Przeniesła silna woda, że to zabrała. To było zagrożone, że ona porwała. One już aż do końca tam są. No, do końca. Są tam trochę. Ostatni słupek jest na trawie już, jest na brzegu. Czyli jak szły czołgi, to one szły od strony, od brzegu. No. No bo się czołg musiał zatrzymać wtedy na tych betonach praktycznie. Tutaj. Od tej strony się musiał czołg. Było roboty z tym. No. Fortyfikacja. Oni no chcieli, żeby ludzie zatrudnili ludzi, żeby się nie wątowali pewnie. Po co to było takie? Nie? Powiedz pan. Jakiś cel widocznie był. Tak. Widocznie. Przecież oni schrony też budowali w takich miejscach, co czasami tam się nie mijał front, szedł gdzie indziej i front był po prostu. No nie było żadnych walk w tym rejonie danym. A będzie to piękny pokaz. Tak. Także naprawdę wiedza jest potężna. Pan to przeżył to. No przede wszystkim jest to unikat, bo normalnie takich zębów nie ma ich już. Bo albo była droga budowana tak na Śląsku. Jest droga S budowana i nie ma po prostu już tych zębów w tym miejscu, co były. 30 centymetrów były kładzione. Przegrody? To było, no tak, takie druty, wie pan? No zbrojone. Głęboko zbrojone. Co 30 centymetrów i wysokość jak? No, chyba to jest 18, 20. No nie wiem, ile to średnicy ma. Szczemiączko ma, szczemiączko to jest dziesiątka. To może być dwunastka. Dwunastka, tak wygląda na dwunastkę. No, tutaj też dwunastki. Miejsce. Kiedy się to urwało, tam było zrobione. Oni tu zostawili mu. I oni mu zostawili tam na tę piłę, widzi pan, nizina, tam szła woda, na dół. Tam, w tamtą stronę? Tak. Czyli piła i cieli deski na szalunki tutaj na to. Czyli wszystko było na miejscu, materiał beton, materiał kruszywo przyjeżdżało kolejką. Tak. Potem tam cieli deski na szalunki, tu robili, zbrojenie całe też wykonywali. Nie, robota szła. Nie wie pan, ilu tu ludzi przy tym było, tak zatrudnionych? Proszę? Ilu tu ludzi tak przy tym było, zatrudnionych mniej więcej? Chyba, tak. Żebym nie przestawił 30. 30 osób przy tym. Pracowali jeszcze. No to faktycznie. Ale kilka miesięcy. I to robili? Miesiąc, więcej. Kilka miesięcy to robili? Że tak schrony się budowało, to tak różnie, dzień i noc, nie, czy dzień i noc też tutaj było robione, czy tylko w dzień. No ale w każdym razie no robota jest do tej pory, została. No ja się dziwię, jak to woda tu pływała. No to jest siła. Woda to jest siła. Woda to jest siła. Podebrało i to spadło. By te chłopki jeszcze tam, tak. Tak by była, ta jak tu leciał.
No. Jak gdzieś podbiło, to się... Opona. Gdzieś podbiło. Została opona. Wbiło ją. No faktycznie. Zatkała. Fundament jest do tamtąd, ten płyta, a tu już nie ma płyty. Albo ją wymyło, ale raczej nie sądzę, żeby wymyło, bo by była przecież. Oni to zrobili, że przepuść, że woda leciała ten gdzie tam. Nie było, że było tak. Zatkało, chyba. Aha, bo tu był przepust. Przepust był. Tak. Mhm. Leciała, leciała. Była wyżona, ona nie wychodziła, bo ona miała te kanały. I nie piętrzyło jej przez to? I tymi kanałami szła. A. Że jej przez to nie piętrzyło, tylko sobie szła dołem. No jest to ciekawa konstrukcja. No to... Plaszki pływają w wieśniu. Tak, wypływa. Wypływa. To takie miejsca to trzeba dbać, no bo to w takim układzie... Co tu będzie wycieczki? To wycieczki, tu pan mówi, że przychodzą wycieczki. Są takie... Nie przychodzą. Nie ma dużo ludzi. Nie ma. Nikt tu nie zwiedza. Nikt nie zwiedza. No to może od dzisiejszego materiału zaczną, jak zobaczą w internecie. To się, mam nadzieję, to zmieni, żeby ludzie zainteresowani przychodzili i oglądali. Okej. Okay. Ja to pamiętam, miałem 10 lat, jak wstąpili Niemcy. Tak. To było tak, może za 2 lata później od razu. Czy 30-40 rok, 41. Tak. Mniej więcej tak. A chcieli to budować. W 41 roku. Już obawy mieli, że Rosja, armia rosyjska no, może... Boli się tego, że będzie narzut. Żeby tam nachodzić po prostu. Że armia rosyjska będzie nacierać. W zimie natarli na Rosję i tam zamrozili się, bo oni by może byli wygrali. Tak. Zima ale potem Ameryka się udała. Zima ich wykończyła, naprawdę tak. Zima. W szczególności zima. No bo jesienią to znowu było. Oni się na wojnę tak nie sterczyli, tam karabin na snurku, jak tu przyszli. Dokładnie. Ale tak mówi, że wsią Ameryka dała. A. Suchary takie mieli, jedli. Jedli sobie, znaczy taki prowiant podręczny, żołnierski. Ale pan się potem przedostał tam i tam będzie chodnik ze skoczykiem. I chodnik i dotrę, tam jest, co tam jest? Nie, no to później tam będzie ten, na torach będzie tu, tam, o jak, aha, tam, jak na przeszyj. No. Będzie pan na szosę. Poza ten dom, tam już będzie dobrze przyjdzie na mostek i z mostku na lewo od razu. I tam zobaczy tory zaraz lecą. Są tory. I tam jeszcze będzie na torach. Jeszcze jest no, takie coś. Rów. Znaczy taki, no. Taki a tu będzie dobrze panu przyjść. No. Przeleci. Takie betony też są, nie? Takie bokiem, zęby. Bokiem pan przyjdzie, bo tu może być płot, idzie do wody, ale nie. Tutaj ja bym skoczył na to. Bo ja polotę tu nic. A pan sobie da radę z powrotem tam wyjść, z powrotem ten? Dam radę, a jak nie, to pójdę na to i przyjdę się tam, potem do nas przyjdzie się.